mamy 24 święto wsi, gdzie się modlą za zdrowie żyjących tu ludzi, nie? Było wiejskie zebranie. No i my dyskutowali, jak, gdzie i co. Ja przyszłam do domu za 15:15, zrobiłam kawę. Siedzimy, pijemy kawę. Mąż wyszedł tu na taras, mówi, straż, pogotowie jedzie. Wyszedł tu na schodki, mówi, pali się Mateusz. No, tam sąsiadka zaraz zobaczyła też. No i tu się zaczęło. Buchało, strzelało. Dym, jak nie wiem skąd, jak z jakiej elektrowni. Szyby strzelają, to każdy miał strachu, co nie miarą, bo to wiadomo, susze. Ludzie co, gdzie wyrzucali, ale do domu nie wejdziesz, dom zamknięty, bo oni byli na występach w Krypnie. Przyleciał Jan, wodą odrobinę, to ją wypiła mała ptaszyna. Z marzeń nie rezygnujemy. Reportaż Adama Janczewskiego. To ją wypiła mała dziecina, oj ty Janie, sobie. Nieszczęście. Jeszcze mówiliśmy, że tak, że będą się modlić, żeby spokój, żeby zdrowie było, żeby żadnych klęsk, żeby pożaru, a tu za 15 minut nie wiadomo skąd i jak. Dzwoniliśmy wszyscy, ale jakoś tam dodzwoniliśmy, no ale nie przerwali, no bo występy. Skąd, co, nie wiadomo. W ciągu, no mówię, 15 minut. I nasi sąsiedzi zostali z tym, co pojechali, tylko z torebeczką, co z nimi. Co? No nie wiem, co możemy powiedzieć. No jesteśmy jeszcze w takim dziwnym stanie, że trochę nie wiemy, co się... Znaczy wiemy, co się wydarzyło, ale właściwie to nie wiadomo, jak się do tego odnieść, jak zareagować. No jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, żeby... coś, żeby jakoś nawet myśleć logicznie, racjonalnie. No jeszcze 11 mieliśmy tu premierę, wielką premierę. Obok działki stał namiot cyrkowy. No, w zasadzie 20 parę osób wokół tego domu, warsztatu. Tutaj przygotowywał to kostiumy, maski, scenografię. Tutaj się spotykaliśmy, tutaj kolejny projekt współtworzyliśmy. Tutaj były próby kapeli. Jednej, drugiej kapeli, Batareja, kapeli braci Rejwów, tutaj powstawało kilka spektakli. No i miało być to takie miejsce, które łączy i dom, i twórczość. Dużo pracy, bo właśnie byliśmy też w trakcie remontu, ale bardzo dużo naszej pracy, Mateusza, pracy znajomych, którzy też nam pomagali. No, kupa pieniędzy włożonych w to wszystko. I tak jedno popołudnie się śmieję, że jak mandala tybetańska, tak człowiek ziarnko po ziarnku kłada, a potem tak nie ma. No akurat nas nie było, ja tego dnia wyjechałam z Niebianką wieczorem. Świętować urodziny takiej 10 i przyjechaliśmy do Mateusza, żeby zobaczyć spektakl. I tak naprawdę wyjechałam na jedną noc, a już następnego dnia się dowiedziałam, że właśnie dom płonie i tyle. I tak informacja, że nie ma do czego wracać. Pożar mniej więcej zaczął się wtedy, kiedy Monika oglądała właśnie spektakl, a ja byłem na scenie, więc w połowie spektaklu Monika wyszła i dostała informację, a ja dograłem jeszcze dosyć piękny spektakl. O takim w sumie też dostatku, dobrobycie, też takich materialnych rzeczach,
No i gdzieś o tym, że najważniejsza jest taka międzyludzka sytuacja, więc jakoś tak, jakoś to niesamowicie... Takie życie się przeplata z teatrem. I że gdzieś to wielkie wsparcie od razu popłynęło od ludzi po prostu. Kto ten kwiatuszek znajdzie, urwie i schowa, ten wielkie szczęście, niech będzie. Ale Jacusiu, droga do tego kwiatu to... Oj. Ale kto ten kwiatuszek znajdzie, urwie i schowa, ten wielkie szczęście, niech będzie. Ale Jacusiu, droga. Ja muszę ten kwiat zdobyć. Oj. Ja muszę ten kwiat zerwać, ja muszę ten kwiat zdobyć. Jacusiu. A pani? Ja byłam na dwa dni spakowana, pojechałam do niego, więc... Jak coś trzeba, coś to wiecie, mam, jakieś trzy koszulki, dwie pary spodni. Na razie wystarczy. Na razie wystarczy, tak? Na razie wystarczy, a potem będziemy się zastanawiać. A może coś z jedzenia? Coś ma też popakowane, bo miała walizkę spakowaną, jechałyśmy... Właśnie to o tyle, że coś tam, parę rzeczy się... Ale zaraz będziemy... No zaraz przyjdzie jesień, wiadomo, trzeba będzie... Jestem sąsiadką z podłaźni i przyjaciółką rodziny. I cóż, no jesteśmy na etapie, gdzie oni mają najtrudniejszą lekcję teraz przyjmowania przed sobą. Próbujemy się zmobilizować. Mają ogrom przyjaciół, mają ogrom ludzi, którzy na pewno im pomogą, natomiast pewnie każde wsparcie będzie potrzebne. Straci i wszystko, cały swój dorobek życia, wszystkie artystyczne scenografie. Mają siebie, to ogromnie wiele, mają ogrom przyjaciół. Jestem przekonana, że wspólnymi siłami uda nam się zrobić ogromnie dużo. Już wiem, że tutaj z okolicznych miejscowości ludzie zrobili zbiórkę, jeśli chodzi o ubrania, o proszki do prania, o produkty higieniczne, ale chyba najważniejsza będzie teraz pomoc finansowa. Zadziałamy, żeby jak najszybciej odbudowali dom. Taka pierwsza pomoc spływa od przyjaciół, sąsiadów. Mamy dach nad głową u sąsiadki. Jedzenie, pomoc taką właśnie wszelaką garderobianą. No na pewno będziemy teraz wszelkie procedury uruchamiali takie po prostu, żeby tutaj patrzeć co i jak, co z tym domem dalej. Cieszymy się, że mamy tylu przyjaciół i że tak nam oferowali tyle pomocy zewsząd. Dziękujemy strażakom, że to nie poszło dalej tutaj na sąsiadów, bo blisko stodoła, że tak udało im się to zamknąć. Nie widzieliśmy, ale słyszeliśmy z relacji, że była tutaj walka. Tylko w tym miejscu, że to nigdzie się nie rozprzestrzeniło na całą wieś. Tu przecież sąsiedzi obok za nami mają stodoła. Wzruszające było to, że przyjechaliśmy tutaj, a strażacy nas przepraszali, że mogli uratować tylko tyle. Pomagali, nas nie było, bo byliśmy poza miejscowością, tam gdzie Mateusz grał spektakl. Nikogo tu nie było, a sąsiedzi wiem, że wszyscy ratowali, próbowali pomóc, więc bardzo dziękujemy. No, jakaś taka głęboka solidarność i tutaj w wiosce, i tutaj wśród naszych przyjaciół, znajomych. Pamiętaj, Jacuś, że nie ma szczęścia dla człowieka, jeśli się nim z drugim podzielić nie może. Największe szczęście to ty i ja właśnie tutaj, obok siebie. A teraz już cicho, już śpi. Teraz gramy Kwiat Paproci. W październiku mieliśmy grać już Małą Pasję. Piękna scenografia, która była robiona z starych artefaktów z Białegostoku, z różnych zakątków, która już chyba miała z 18 lat. No, z 20. Jak nie 20. Cały czas graliśmy na spektakl, 3 godziny w zasadzie. Spłynęło. Się ulotniła. No dużo scenografii, no niesamowita. Także kilka spektakli scenografii spłynęło. To była stara stodoła przerobiona na dom mieszkalny, ale my to odkupiliśmy i remontowaliśmy, więc tutaj przerabialiśmy mocno tę całą część mieszkalną. No mnóstwo takich inwestycji i mnóstwo takiej własnej pracy, własnej stolarki, własnego wykańczania, własnego czasu. No dużo to było miesięcy pracy, jeszcze też nieskończonych, bo właśnie teraz dokańczaliśmy bo wiadomo, robiliśmy to etapami, bo... I czas, i pieniądze, mnóstwo i tak dalej. Mnóstwo ludzi gdzieś tu się właśnie też przewinęło wokół tego. No, teraz... No, jak pierwsza myśl, która do mnie przyszła, czy zachowało się zdjęcie. Jak, no i to najważniejsze zdjęcie się
zachowało na przykład. Jakie to zdjęcie, Mateusz? Rodzinne. Mamy rodzinne. Zdjęcie rodzinne, które 10 lat temu podarował nam Kacper Sankiewicz. On to jest takie zdjęcie, które jest właśnie na drewnianej belce i ono nie jest drukowane, tylko rzeczywiście naświetlana ta belka była w takiej klasycznej technice. Więc to się naświetlało tam, nie wiem, 20 godzin to zdjęcie, więc takie nasze taką małą niebianeczką, ona tam roczek miała jeszcze. Na drewnie. Pierwsza myśl była o tym. No i jeszcze o schodach z domu pańskiego mamy, zrobionych ze starych belek. Takie. Chłopaki te schody to chyba kilka miesięcy tutaj robili, tworzyli, one przetrwały i są, więc mamy nadzieję, że te schody będziemy mogli... Niech coś jeszcze kiedyś... przenieść do tego, co będziemy starali się odbudować. No, więc jak przyjechałem tutaj, to było takich parę promyczków nadziei, że część rzeczy po prostu takich bezcennych, jeżeli chodzi o taką wartość sentymentalną przede wszystkim się zachowało, bo wiadomo, tysięcy złotych, nie wiem nawet jak to wycenić, mnóstwo i w warsztacie, i sprzętów fundacyjnych. I, no jest to trudno, bo stracić dach nad głową, to takie jakieś pierwotny lęk się uruchamia w człowieku, jakby zawsze człowiek o ten dach nad głową jakoś od zarania dziejów zabiegał i namacalnie to poczuć, to jest to dotkliwa taka strata wewnętrzna. No, no dobrze, oczywiście, że jest lato, że to nie zima. No i mamy wsparcie. Nazywamy tego tragedią, bo wszyscy są cali, nawet mały kotek, mały który kotek ocalał, bo zamknięty. Był zamknięty w domu, ale uratowali go strażacy, więc szczęście. Cieszymy się. Zwierzaki biegają, wszyscy cali. Na pewno. No, my musimy zacząć od nowa. Pracuję w Teatrze Wierszali, no, tam jestem na etacie, więc wiadomo, że praca jest, wszystko jest na miejscu. Mateusz ma swój akordeon, będzie mógł grać w kapeli. Nie, oczywiście także nie. Spokojnie. Tutaj wiadomo, że mamy takie mieszanki uczuć od jakiegoś takiego poruszenia, jakiegoś takiego złamania, po jakąś taką zaciśnięcie pięści, no i że nadzieję, będzie że dobrze się uda po prostu. Tak więc jesteśmy na świeżo, no to się wydarzyło. Z marzeń nie rezygnujemy. Tak, będzie dobrze. Był to reportaż Adama Janczewskiego Z marzeń nie rezygnujemy. W reportażu wykorzystano fragmenty nagrań ze spektaklu Kwiat paproci Teatru Latarnia w reżyserii Mateusza Tymury.